Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawarcie umowy pożyczki wiąże się z koniecznością zapłaty podatku PCC w wysokości odpowiadającej 0,5% kwoty udzielonej pożyczki. Nie będą podlegały podatkowi PCC pożyczki, które są traktowane jako usługi finansowe w rozumieniu ustawy o VAT. Te korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku VAT, co jest równoznaczne również z wyłączeniem spod regulacji PCC. Niezbędnym przy udzielaniu pożyczki, przy zawieraniu umowy pożyczki jest zatem ustalenie, czy pożyczka, z którą mamy do czynienia, będzie podlegała ustawie o VAT czy ustawie o PCC. Z tego względu konieczne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z usługą w rozumieniu ustawy o VAT. Podstawowym kryterium, które będzie pomocne, jest ustalenie, czy pożyczka udzielana jest przez czynnego podatnika VAT, a także czy jest ona odpłatna, to znaczy jest oprocentowana. Wydawałoby się, że te kryteria powinny być wystarczające. Niestety, zgodnie z obecnym orzecznictwem sądów administracyjnych, te kryteria mogą okazać się niewystarczające dla oceny, czy nasza pożyczka jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, czy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT, a w konsekwencji nie podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Najnowszym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2023 roku, sygnatura akt 3 FSK 1989/21, Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził, że zgodnie z promowaną przez NSA interpretacją nie jest wystarczające ustalenie, czy mamy do czynienia z usługą świadczoną przez czynnego podatnika VAT, która jest odpłatna, dla ustalenia, że będzie to usługa w rozumieniu przepisów o VAT. Koniecznym będzie każdorazowe zbadanie, czy podatnik udzielający tej pożyczki faktycznie działa w charakterze podatnika VAT. Co to znaczy? To znaczy przede wszystkim, czy usługa udzielania pożyczki mieści się w przedmiocie działalności takiego podmiotu, między innymi czy jest ujawniona w PKD podmiotu, czy ma charakter zarobkowy, jak często jest realizowana. NSA wskazał, że jednorazowe udzielenie pożyczki przede wszystkim na rzecz podmiotu powiązanego nie będzie traktowane jako usługa w rozumieniu przepisów o VAT, a w konsekwencji będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Taka interpretacja, nawet niekorzystna dla podatników, mogłaby być uznana ogólnie za pozytywny kierunek z perspektywy pewności prawa, dlatego że wytworzyła się już linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Nawet niekorzystne rozstrzygnięcia NSA w tym obszarze dają pewność i wytyczne dla podatników, jak bezpiecznie poruszać się po prawie podatkowym. Niestety nie możemy liczyć na żadną pewność w tym obszarze, ponieważ równolegle do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretacje indywidualne podatnikom, których jednoznacznie potwierdza, że oprocentowana umowa pożyczki udzielana przez podatnika VAT będzie mieściła się w definicji usługi finansowej w rozumieniu ustawy o VAT i jako taka będzie podlegała regulacjom ustawy o VAT, ergo będzie wyłączona z opodatkowania PCC. Bez znaczenia w ocenie dyrektora Izby Informacji Skarbowej jest, jak często będzie udzielana ta pożyczka, na rzecz jakiego rodzaju podatnika, czy też niepodatnika VAT. Wydaje się, że orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego poszło w zupełnie odwrotnym kierunku niż dużo korzystniejsze interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektora KIS. Niestety generuje to dodatkowe niepewności w już i tak skomplikowanym prawie podatkowym.